Firmę prowadzę od 2016 roku. Ogólnie z motoryzacją zaczęło się to od dzieciństwa. Przeważnie wiadomo, jak to dzieciństwo. Zaczęły się motorynki i inne rzeczy. Później tata pokazywał, jak naprawiać samochód, bo wiadomo, że rodzic uczy syna. No i jakoś tak złapałem bakcyla i tak dalej się zaczęło z pasji z motoryzacją. I dlatego taka też decyzja na otwarcie własnej firmy. To nie ma tak, że nie mamy jakąś sobie wybraną markę do naprawy i której się nie lubimy. Najczęściej usterki są takie, czy pobory oleju, jakieś blokowanie hamulcy, stuki w zawieszeniu, gdzieś nie mogą, jadą na stacji kontroli pojazdów, nie mogą tego znaleźć, więc przyjeżdżałem do nas, żebyśmy to zdiagnozowali. Klient jest poinformowany od początku do końca, co miał założone i dostaje od nas za każdym razem wycenę z wykazem części. Klientom właśnie tak tłumaczymy, że to tak, że jak przyjeżdża do nas i się pyta, co było robione, to mu tłumaczymy, z jakich skutków to było. Tłumaczymy, które na przykład opony są dobre, deszcz, które są słabsze. Intercars dość mocno nas wspiera z tego powodu, że jak potrzebujemy jakieś tam, nie wiem, narzędzia tego pokroju rzeczy, zawsze są skłonni nam pomóc, czy nawet jakoś w temacie reklamacji też nam w tym pomagają i też pomagają nam rozwiązać jakieś problemy. Wybieram Intercars, bo znamy się dość długo. Pracując, no, mając firmę 7 lat, znamy 7 lat i jeszcze dłużej, bo znam tą całą firmę od podszewki i wiem, jak oni pomagają, powiedzmy, warsztatom, jaki mają dobór części. Wiadomo, że oni są największą firmą w stosunku do doboru części do samochodów czy do motocykli. Nie trzymamy samochody po tydzień, po dwa tygodnie, tylko to jest po prostu dziś wjeżdża i dzisiejszego dnia wyjeżdża. Klienci doceniają to za to, że mają szybką naprawę i szybko mogą odzyskać samochód i po prostu zarabiać pieniądze albo jeździć do pracy samochodem.